Cześć wszystkim! Cześć wszystkim od Teci z kawiarni Knitted Coffee w Krakowie. Teraz jesteśmy na Dunajce w Lemon Spa, Lemon Hotel. Będziemy jutro świętować urodziny męża i przed tym jak wyjechać z Krakowa udało się mi odebrać z paczkomatu przesyłkę, o której opowiadałam w ostatnim knitting vlogu i chcę zrobić szybki unboxing tej przesyłki ze sklepu między drutami z Wrocławia, aby już albo nawet, nie wiem, być może nawet za pół godzinki idziemy na basen, na taki jakby zamknięty basen, bo tu jeszcze jest otwarty basen, ale przed chwilą mieliśmy burzę, ale już świeci słońce, jest dość cieplutko. Idziemy na basen i być może już na basenie będę mieć chwilkę, aby zacząć pracę nad tym, co się znajduje w tym opakowaniu. Nożyczków niestety nie mam, także będzie troszeczkę obcego dźwięku. I o tym projekcie opowiadałam Wam, że się zainspirowałam z kanału Pani Magdalena. Ona robiła te śliczne kapelusze, teraz robię chyba drugi, dla swoich córeczek. I bardzo mi się spodobał ten projekt. Ja mam resztki tej włóczki Mandarin Petite od Sandest Garn, dedykowany do tego kapelusika. Dlatego zamówiłam tę gazetkę 2205. Już pokazuję Wam, chyba jest w języku angielskim. Tak, jest w języku angielskim, ze sklepu między drutami. Wszystkie potrzebne linki na gazetkę, na włóczkę, którą użyłam, bo ten Mandarin Petit w niebieskim kolorze również mam ze sklepu między drutami. I powstaje taki kapelusik dla Patrycji i również zamówiłam szydełko. Będę próbować i testować to szydełko od Ciagu, jak wiecie. To ja raczej przerabiam na drutach, no i trójek, szydełka numer 3 nie miałam w domu, temu zamówiłam. Takie oto szydełko, jeszcze nie czytałam, mi się wydaje, że ta rączka jest bambusowa. Kiedy już przetestuję, zrobię cały kapelusz, opowiem Wam, jak się trzymało to szydełko numer 3 z taką drewnianą rączką od Ciagu, jak się nim przerabiało, czy dobrze ta bawełna ślizgała. Tak wygląda opakowanie. Już mi rączki się, jak to się, przecieram rączki jedną o drugą, bo mi się bardzo chce zacząć. Już wczoraj wróciliśmy z naszego odpoczynku jako prezenta dla męża na jego urodziny. Przed chwilą dodałam Wam kilka relacji i za chwilkę opowiem. Miau. Bez Ciebie, tak, Ty na nas czekał grzecznie w domu. Za chwilkę opowiem, bo jakby dziś mieliśmy wracać z Berlinu, ale wróciliśmy wczoraj z ogródka nad Dunajcem. Czemu to opowiem? Po tym kapelusiku on mi wyszedł niestety zbyt mały. Wczoraj w nocy, kiedy odpoczywaliśmy, to przez te 3 dni udało się mi zrobić takie małe kółeczko. Wczoraj w nocy oglądaliśmy jakieś kino z mężem i dość szybko mi to poszło, te półsłupki.
Na początku klębuszek się zmniejszał bardzo powoli i myślałam, że nad takim kapelusikiem to będę pracować chyba przez miesiąc, a kiedy już się zaczęły te większe rzędy z większą ilością tych półsłupków, kot mi miał czy narzeka, to już zobaczyłam, że coraz mniej zostaje włóczki w klębuszku. Dlaczego jest on zbyt mały? Teraz Wam dodaję relację. Przed chwilką przymierzałam ten kapelusz na Patrycy, bo jakby dawałam sobie, myślałam o tym, ale nie do końca wiedziałam, czy Patrycja ma obwód głowy, który odpowiada dziecku, które ma 6, 7, 8 lat. No i przypominam sobie, że kilka razy zamawiałam jej czapki albo kapelusiki przez internet i zawsze to był jakby zwrot, bo te nakrycia głowy były dla niej zbyt małe. Jak się okazało dziś, zmierzyłam jej obwód głowy, jak się okazało, to ona ma tu 55 cm i jeżeli sprawdzać rozmiarówki w tym opisie z tej gazetki, to 55 cm to mają dzieci od 10 do 12 roku życia. Także miałam robić ostatni rozmiar, robiłam przedostatnim, dlatego on jakby, no nie powiem, że jest mały, on jest taki bardzo obcisły. Patrycja nie lubi takich okrycia głowy, ja również nie lubię i wiem, że będzie jej to przeszkadzać, temu na pewno to wszystko będzie do prucia. Zostało mi tyle, także prawie cały motek zszedł. I wiecie co? Jeszcze to była taka niespodzianka, bo zaczęłam robić z całego motka. Z tego motka Mandarin Petit mam całe dwa motki i jeszcze takie resztki. Chciałam na początku zacząć zrobić z resztek, a potem pomyślałam, no nie chcę chować tych końcówek, także zrobię z całego i dokończę jeszcze z drugiego całego. Jak się okazało, trafiłam na supełek. Gdzieś tu musiałam odcinać ten supełek i łączyć te nitki i chować. Także ja chyba będę pruć, bo nie do samego końca, będzie pruć, a gdzieś dotąd będę pruć i przerabiać ten największy rozmiar i chyba w tym miejscu dodaję to, co mi zostało, bo już na końcu, na tych podwinięciach nie chciałaby mi się dodawać takich krótkich klębuszków, bo wtedy musiałaby te niteczki chować jakby nie od lewej strony tego splotu, a od prawej, bo potem będzie to się zaginać. Także to idzie do sprucia. W sprawie szydełka sprawdziłam. Ten sam haczyk od Chiagu, ten sam haczyk jest aluminiowy, a ta rączka, jak powiedziałam, jak się domyślałam, to jest rączka bambusowa. Nie wiem, czy mi się fajnie pracuje tym szydełkiem. Bardzo mi się fajnie trzyma to szydełko, ale to, że jest takie leciutkie, ma taki aluminiowy, taki pusty dźwięk i tu też ta rączka mi się wydaje, że bardziej jest podobna do jakiegoś plastiku. Jakby nic się nie zahacza. Ta włóczka czas od czasu się rozwarstwia, bo ona sama w sobie jest taka jakby nie super skręconą bawełną. No i tu widać, że z ilu niteczek ona powstaje. Także muszę pilnować. Na szydełkach się nie znam, dziewczyny. I czekam na Was w komentarzach, aby powiedzieli mi, jakie szydełka jeszcze mam przetestować dla Was i na jakich szydełkach raczej Wy lubicie przerabiać swoje dzianiny. I dlatego, że będę pruć czapkę i chciałam Wam pokazać, na jakim etapie jestem. Już dziś rano przy kawie, dziś mamy sobotę, zaczęłam łączyć te swoje trójkąty na cumulus stop od Petit Knit. Wygląda jak słonecznik, ale brakuje jeszcze kilku listków. W sprawie topa to już nic nie brakuje. Tu są ramionczka i już połączone w okrążenie. Będę przerabiać body
ten korpus, ale gdzieś dotąd przerobię za opisem, według opisu, to ja mam zrobić jakby całe body do końca i potem i-cordem wykonać te paseczki ramionczyka, ale ja się zdecydowałam, bo ja mam mniej włóczki, ja mam inną gramaturę tej włóczki, też później Wam pokażę i przypomnę, z jakiej włóczki powstaje ten cumulus top od Petite Knit, to ja zrobię gdzieś body dotąd i potem już i-cordem będę robić dekolt, aby to, co mi zostanie z tych dwóch klębuszków, to jest Austerman Magic Silk, to wszystko mi pójdzie na body, bo nie chcę, aby ten top był takiej standardowej długości. Ja bym chciała, aby on gdzieś był dotąd, tam, gdzie zaczynają się moje spódnice z wyższym stanem. Widzimy się z Wami już za chwileczkę. Powiedziałam Wam, że się widzimy za chwilkę i znów do Was dołączam, bo zapomniałam Wam powiedzieć, dlaczego mieliśmy dziś wracać z Berlina. Tak to miałam się do Was dołączyć w poniedziałek, bo jutro jest niedziela, świętujemy urodziny męża na podwórku, robimy grilla ze znajomymi. Także co z tym Berlinem? Jakiś czas temu, jako prezent niespodzianka, ja kupiłam dla naszej trójki na urodziny męża, bo pojechaliśmy do Berlinu na 2 dni. Ale początkiem czerwca już chciałam na Airbnb, też jakby, aby mąż o tym nic nie wiedział, zarezerwować nam jakieś mieszkanie w Berlinie na ten czas. I sprawdziłam sobie wydarzenie na stronie naszego przedszkola na czerwiec i się okazało, że 23, a my mieliśmy wracać z Berlinu 24, 23 w piątek Patrycja ma koncert ten z okazji zakończenia roku szkolnego. Patrycja teraz idzie, od września idzie do pierwszej klasy, także ona występowała wczoraj, to się już odbyło, w roli głównej z trójką jeszcze dzieci, no i nie mogłam ja zrobić tak, że Patrycja, no nie będziesz na tym koncercie, że nie będzie cię, bo jedziemy do Berlinu. Oczywiście wszystko mi się kręciło w głowie, jak możemy to inaczej zaplanować, czy być może jakieś tam z terminami pojechać wcześniej, albo pojechać później, ale chciałam pojechać właśnie na urodziny męża. I wyskakiwały mi te wiadomości od Renera, że prosimy zrobić odprawę albo przez internet, albo już na lotnisku, no i nie zrobiłam odprawy. Pomyślałam, że okej, rezerwuję nam jakiś odpoczynek tu na terenie Polski, niedaleko Krakowa, aby zdążyliśmy wrócić przed tym wyjazdem, przed tym koncertem. Jak wiecie, że low cost Renera nie robią zwroty, także ta kasa została z nimi i nic nie udało się anulować i przełożyć, także do Niemiec nie pojechaliśmy, ale super spędziliśmy czas w Lemon Resort Spa, niedaleko Krakowa, 1,5 godziny jazdy autem. I ja zrobiłam to tak, że ja zrezerwowałam nam ten pobyt godzinę przed wyjazdem zaplanowanym do tego Lemon Resort Spa. To ja zadzwoniłam do męża, aby on już na pewno nic nie planował na najbliższe 3 dni, że ja czekałam na niego w domu, on wtedy był na siłowni, on przyjechał, ja już miałam wszystko zapakowane, ja wklepałam mu do GPS-a na telefonie tą lokalizację, odebraliśmy Patrycję z przedszkola i pojechaliśmy. On całą drogę mi mówił, gdzie jedziemy, a potem już zaczął przypominać, że byliśmy tu i poznał tą drogę, bo 2 lata temu również byliśmy w tym Lemon Resort Spa, ale wtedy korzystaliśmy z takiej tańszej wersji, że wynajęliśmy ten domek bez możliwości korzystania z basenu, ale mieliśmy 2-piętrowy domek, mieliśmy ogromny taras i robiliśmy tam grilla. A teraz to, jak widzieliście, tam był taki malutki pokój, ale śniadania mieliśmy wliczone. Mogliśmy korzystać z takiego przeszklanego basenu i z basenu na zewnątrz. Także jesteśmy bardzo zadowoleni i właśnie te dni, kiedy byliśmy tam, spędzaliśmy, było bardzo słonecznie,
A teraz, jak widzicie, sweter z Mandarin Petit na mnie. Na dworze mamy chyba plus 18, jutro będzie plus 24. 24 to super temperatura. No i teraz zabieram to, idziemy do kawiarni, do naszej. Musimy odebrać prezent od naszej ekipy Knitted Coffee dla męża. Potem Wam pokażę, być może w Instagramie Wam pokażę, a tu nie będę pokazywać. I będę miał czas troszeczkę na robienie tego topu i idziemy do Selgrossa po wielkie zakupy na jutrzejszą imprezę. Nikt Wam oprócz mnie nie pokaże i oprócz kota, że w tym topie to do schowania mamy milion końcówek, bo tu wzdłuż brzegu jest wykonany i-cord, no i po i-cordzie, po każdym tym paseczku zostaje kilka niteczek. Jeszcze zostają nitki od połączenia tych trójkątów tu po bokach, tu po środku, jeszcze z drugiej strony. Za chwilkę robię dla siebie herbatę i siadam oglądać najnowszego vloga od Anki Otulanki i będę chować te niteczki. Wcześniej ich nie chowałam, te, które zostały od łączenia tych trójkątów w okrążeniu, bo chciałam ich schować jakby wzdłuż tego i-cordu. I jeszcze ja robię tak, że gdy mi zostają tu jakby w miejscu pod pachą te nitki, to ja ich później używam, aby pozaciągać na przykład takie, widzicie, tu zostają takie większe otwory pomiędzy oczkami. Ja robię takie jakby bardziej zaciskam taką dodatkową pętelką te miejsca i no i tego prawie już nie będzie widać, ale powiem Wam, albo to zależy od doświadczenia, albo to zależy od tej nitki. No jak widzicie, no wszystko jest takie krzywe, zwłaszcza ten i-cord, który ja robiłam po raz pierwszy. No popatrzcie, te oczka się różnią od siebie. No tu w paseczkach, w ramionczykach, ramionczykach? No to widać, że jest krzywe, bo sama w sobie włóczka jest bardzo rustykalna. Do tego jeszcze ja nie miałam doświadczenia, ale to mi nie przeszkadza. Chyba po praniu nie za wiele się zmieni, bo to jest jedwab,
I jeszcze raz Wam pokażę, jak wygląda etykieta Austerman Magic Silk 50 gram, 200 metrów, 100% jedwab. Wczoraj pokazałam, że mężowi powiedziałam, że to będzie top z włóczki 100% z jedwabiu i on się zdziwił, że na pewno. Ja mówię, no tak, być może to jest, są jakieś resztki z tego, z tej produkcji tego jedwabiu. No nie wiem, jakoś mi się kojarzyło, że jedwab no musi inaczej wyglądać, a to jest po prostu taka mięciutka, fajniutka, delikatna bawełna. Już dostałam od jednej z Was wiadomość, że ta, która do mnie napisała, ta pani skończyła robić dla siebie top z tej włóczki i że na upalne dni już przetestowała ten top i jest superowy, w ogóle nie czuć, że coś masz na sobie. Także ja też będę testować. W sprawie długości to już dołączyłam po skończeniu i-corda. Resztki drugiego motka pójdą mi na długość, ale także ja chciałam zrobić taki krótszy top, aby on mi sięgał do tego ściągacza przy spódnicy. To chyba już za niedługo będę wykonywać to podwinięcie i będę już kończyć. Mam nadzieję, że dziś mi się uda skończyć, wypiorę go i na pewno się pojawię pod koniec tego knitting vloga już w gotowym topie. Nawet mi, ja myślę, że włóczki mi zostanie. I co jeszcze chciałam powiedzieć w sprawie tego opisu, że na pewno polecam. Się nie bójcie, że on jest w języku angielskim. Kiedy wchodzicie na ten opis Cumulus Top od Petit Knit, jest tam taka jakby zakładka, wideo mi się wydaje, i tam są tutoriały, które każdy z nas, nawet nie kupując, może obejrzeć. I jest pokazane, jak wykonywać M1L, M1R, to są oczka dodawane tu po lewej i po prawej stronie, aby te oczka patrzyli albo w lewą stronę, albo w prawą stronę. Również jest pokazane, jak wykonać i-cord, jak wykonać i-cordem z czterech pętelek taki sznureczek i również jest pokazane, jak te sznureczki połączyć pomiędzy sobą. Ja jeszcze nie łączyłam, tu teraz dodaję Wam zdjęcie, bo ja jakby to związałam takimi supułkami, aby przymierzyć wczoraj w nocy. On miał wtedy chyba mniej więcej taką długość, także nie za wiele mi się udało zrobić, ale no jak powiedziałam, najpierw schowam te wszystkie końcówki i potem już będę kończyć dół. Włóczka jest bardzo przyjemna, szybko się przerabia. No i widzimy się już z Wami za chwilkę. I to może oznaczać tylko jedno, że top jest po praniu, po blokowaniu. Już Wam pokazuję, jak się prezentował Cumulus Top według opisu od Petit Knit przed praniem, a za chwilkę już się pojawię i pokażę Wam, jak się prezentuje po praniu. Prałam go w soakie, ale powiem tak, że miękkość tej włóczki po praniu się zmieniła. On stał jeszcze bardziej miękkim, jeszcze bardziej lejącym, takim jakby był wykonany z takim mięciutki, takiej ładniusiej bawełny, na pewno nie z jedwabiu, w szerokości oraz wysokości od ramionczków to w ogóle się nie zmienił, bo ja mierzyłam przed praniem i po praniu i jestem bardzo zadowolona z tego topu. Jeszcze nie nosiłam. On mi się wydaje, że wyschł chyba z 5 godzin temu, także nie zakładałam go jeszcze na zewnątrz. Na pewno przetestuję w najbliższy weekend. W sobotę zamierzam nagrać piękną rolkę na swojego Instagrama w tym topie, aby w tle była nasza kawiarnia, bo jest taka sama żółta jak ten top. Kolor bardzo mi się podoba. I wiecie, co ile mi zostało? Już nie będę tam grzebać, ale zostawiłam w swoim torbie projektowej od Mood
gdzieś taki 20-centymetrowy kawałek włóczki. Trafiłam po prostu w ostatni centymetr. Myślałam, że mi zabraknie, ale nie. I to się udało dzięki temu, że mamy bardzo dokładną wagę w domu, bo mój mąż jest fanem wszystkiego, co jest związanego z kawą. Dlatego my mamy ten najdroższy, najlepszy, luksusowy sprzęt. No i właśnie mamy w domu taką wagę, aby mierzyć bardzo dokładnie, ile gramów ziarenek idzie na jedną filiżankę, na jedną porcję kawy. Dlatego dzięki tym wagom ja odmierzyłam, ile schodzi włóczki na ilość tam centymetrów, bo jak wiecie, już na sobie teraz nie będę pokazywać, ale na pewno tu dodam osobne nagranie. On jest jakby podwinięty i zszyty, także wcześniej zmierzyłam, ile mi zostało, ile zeszło na tyle centymetrów tego jerseyu, aby zostawić tyle włóczki, zrobić z tego podwinięcie i jeszcze zostawić kawałek, aby to zszyć. Ja chyba według opisu to Petit Knit poleca zamknąć najpierw te oczka, a potem zszyć igłą. Ale ja zrobiłam tak, że zostawiłam, aby nie tracić tych centymetrów, zostawiłam oczka otwarte na drucie i pogrzebałam w YouTubie, znalazłam jakiś najprostszy tutorial, jak zszyć oczka otwarte za pomocą igły z dzianiną. Czasochłonne, ale tego warte, superowo się prezentuje. W sprawie i zeszło mi 2 całych motki. Także brakuje do tej długości, o której, która jest oznaczona w opisie, chyba z 14 cm. Także na pewno, jeżeli bym chciała zrobić z tej włóczki rozmiar S długością odpowiednią, jakby nie krótszą, to wtedy musiałabym dokupić trzeci motek. W sprawie tego kapelusza to sprawdziłam, bo ten rozmiar największy na dzieci 10-letnie, on się różni od tego, co ja robiłam dla Patrycji i się okazał zbyt małym, o kilka dokładnie półsłupków. No i wiem, że jeżeli bym zrobiła na szydełku 3 mm ten, tą czapkę, to na pewno by była znów zbyt ciasna na Patrycji, bo tam nie jest jakaś wielka różnica w ilości tych półsłupków. Dlatego ja się zdecydowałam, że po prostu będę robić ten największy rozmiar, ale szydełkiem nie 3 mm, a tylko 3,5 mm. Także jeszcze nie przymierzałam, za chwilkę przymierzę, ale o tym już Wam będę opowiadać w kolejnym knitting vlogu. No widzę, że czapka wychodzi większa i widzę, że są większe jakby takie otwory pomiędzy tymi półsłupkami, będzie bardziej przywiewna, nie jest aż taka sztywna, jakby jak ja robiłam na szydełku numer 3 mm. Jeżeli coś, to spróbuję jeszcze raz i będę robić od nowa. I w sprawie tego prezentu mąż od ekipy Knitted Coffee dostał takie Lego 18+, i to jest Wespa do zbierania z wielką instrukcją. Najpierw zbierał mąż z Patrycją, potem Patrycja już dawała radę sama. Także wymyśliłam już nowe projekty, to co miałam w planach. Niestety będę odkładać, bo wpadł mi na pomysł superowy projekt, który będzie związany z 1 września, z pójściem Patrycji do szkoły. No i co? Widzimy się już za niedługo. Cześć, pa! Otecie z kawiarni Knitted Coffee w Krakowie.